Dzień dobry, tu Bartosz Górczyński, Stand-up CEO.net. Pozdrawiam wszystkich z słonecznego Zakopanego, a moim gościem dzisiaj jest, czekamy na kamerę gościa, moim gościem dzisiaj jest Bianka Siwińska, mózg inicjatywy Women in Tech. Dzień dobry, Bianko, witaj serdecznie z rana. Dzień dobry, Bartek, dzień dobry wszystkim. Otoczona zielenią, uśmiechnięta. Spodziewam się bardzo ciekawej rozmowy, do której wprowadzę, jeżeli pozwolisz, krótką historyjką z mojego własnego życia. Będzie trochę stand-upu w takim razie. Bianko, są lata 80. Jestem w liceum, w matwizie. Pojawiają się pierwsze komputery. Pracownia komputerowa, sami faceci. Idę na studia w 88. 40 facetów w grupie, jedna dziewczyna na elektronice, informatyka, wydział, na który wszyscy chcieli się dostać. Potem idę do pracy w 93 i do dzisiaj bezspornym jest, to zresztą pokazują też statystyki CEO.netu, ale poniżej CEO -1, -2 wcale nie jest lepiej. Nie jest też moim zdaniem lepiej w digitalu tak zwanym, czyli na pozycjach executive, w rolach, gdzie kreowane są transformacje cyfrowe i przemiany. Większość to znowu faceci. I teraz, Bianko, oddaję powoli Tobie głos. Opowiedz o inicjatywach, które moim zdaniem identyfikują przyczynę tego problemu, bo uważam, że jest to pewne zjawisko niepożądane. Opowiedz trochę o Women in Tech, o tym, co robicie, bo Wy chyba identyfikujecie źródło tej zaszłości w pewnym sensie. Dziękuję Ci bardzo za to wprowadzenie. No dokładnie jest tak, jak mówisz. Czyli tych kobiet w technologiach wciąż jest mało, a nawet jeżeli z czasem jest ich trochę więcej, to jeszcze ta zmiana nie sięga góry, czyli na przykład właśnie takiego CIO-netu. Przyczyny tego możemy sięgnąć dość płytko, możemy też sięgnąć bardzo głęboko. Jeżeli dokopiemy się wystarczająco głęboko, no to po prostu dojdziemy tam do takich przyczyn kulturowo-cywilizacyjno-społecznych, czyli w ogóle do tego, że kobiety bardzo długo przez większość czasu naszej cywilizacji po prostu były w pozycji zdominowanej przez mężczyzn. Czyli nie wystarczy moja odpowiedź, cofnięcie się do lat 80. Czyli trzeba się cofnąć do 2000 lat temu, tak? Albo i dalej. Myślę, żeby tak uczciwie podejść do tematu, chociaż wiem, że mamy tylko 15 minut, no to musimy tak sięgnąć. No i wtedy okaże się, że właściwie dopiero od 100 lat ta pozycja kobiet zaczyna się wyrównywać w społeczeństwie, tak? Czyli że kobiety zyskują prawo do studiowania, zyskują prawo do głosowania w wyborach powszechnych i zaczynają się emancypować. I to 100 lat to nie jest po prostu długo. Także ta zmiana to jest pewien proces, który idzie od tamtego, powiedzmy symbolicznie, czasu. Kobiety zajmują coraz większe obszary, idą do przodu, natomiast ten obszar technologiczny jest wyjątkowo, że tak powiem, takim wyjątkowym bastionem wciąż męskim, do którego te kobiety dopiero w procesie tych zmian dochodzą. Dlaczego to jest akurat taki trudny obszar? Ten bastion też powstał niedawno, trzeba przypomnieć oczywiście, bo nie mówimy o stuletniej tradycji technologii. Powiedz, Bianko, jeszcze tylko dla wyjaśnienia, jak ty definiujesz technologię, kiedy mówisz o inicjatywie Women in Tech? Bo to nie jest chyba Women in IT, to jest szerzej, prawda? Staram się jak najszerzej to definiować, natomiast ja sobie tak dla siebie to definiuję jako nowe technologie, czyli jak na przykład patrzę na kierunki na bliskich Tobie politechnikach, no to patrzę na kierunki właśnie takie, dzięki którym powstaje w ogóle zjawisko nowych technologii, to też jest właśnie elektronika, telekomunikacja, automatyka, robotyka, nanotechnologia, cyberbezpieczeństwo, także to jest wiązka kilkudziesięciu tak naprawdę dyscyplin, nie tylko IT, nie tylko computer science, nie tylko informatyka, które prowadzą do tego, że możemy używać w tym momencie bardzo zaawansowanych, ciekawych technologii w każdej właściwie dziedzinie życia. Także wracając, dlaczego technologie są takie trudne? Są takie trzy trudne obszary. Jest biznes, jest polityka i są technologie. I w tych trzech obszarach ta pozycja kobiet wciąż nie jest równa, dlatego że to są obszary związane właśnie z wpływem, z pieniędzmi, z władzą, z możliwością kształtowania pewnych rzeczy na świecie, czyli takie najbardziej atrakcyjne i budujące pozycje. I o ile właśnie polityka i biznes nie mają aż tak wysokiego progu wejścia, no to do technologii tak naprawdę, jeżeli chcemy tam zrobić bardzo dużo, to wchodzimy poprzez wykształcenie kierunkowe jednak. Oczywiście no właśnie, możemy. No i to wykształcenie kierunkowe właśnie jest
tym jakby miernikiem, który powoduje, że mniej kobiet w ogóle trafia do tak zwanego pipeline'u technologicznego. I to myślę, że mamy zgodę, bo ten, ja identyfikując, znaczy mówimy o pewnym zjawisku, może nawet problemie liczby kobiet w technologiach, które chcielibyśmy wspólnie podnieść. Czy problemem nie jest przypadkiem podaż, czyli liczba dziewczyn, które wchodzi do procesu edukacji w tym zakresie? I ja bym taką tezę postawił. Zgadzasz się z tym? No z całą pewnością bazowym problemem jest, że mało kobiet trafia do technologii. Natomiast można się przyjrzeć, dlaczego tak się dzieje. Natomiast mam też dobrą wiadomość dla wszystkich naszych słuchaczy i dla ciebie, że tych kobiet tam na dole, czyli na dole tej drabiny edukacyjnej jest coraz więcej. Ja od 14 lat, wstyd powiedzieć, prowadzę akcję Dziewczyna Politechniki i ona właśnie służy temu, żeby te dziewczyny z tych niższych poziomów edukacji zachęcać do tego, żeby zainteresowały się tym kształceniem inżynierskim, technicznym, ścisłym. I w ciągu tych, powiedzmy, no ponad dekady, ten udział dziewczyn na politechnikach wzrósł o ponad 10%. Także tutaj już idzie zmiana. A jeżeli spojrzymy na te kierunki kluczowe, nowotechnologiczne, jeżeli nawet spojrzymy już konkretnie na informatykę, czyli takie serce tych wszystkich zmian technologicznych obecnych, no to zobaczymy, że co prawda tych dziewczyn tam jest w tym momencie niecałe 15% wśród studentek, natomiast ich przyrost jest dwukrotnie szybszy niż liczby chłopaków. Także tutaj widać, że mamy pewien nowy trend, pewną tendencję i że te zmiany się dzieją, natomiast one się dzieją dość powoli. Ale też zauważyłem, kiedy w jakiś sposób otarłem się o inicjatywę Women in Tech, kiedy zainteresowałeś moją córkę nawet, absolwentkę SGH tą inicjatywą, to przez ten pojedynczy przypadek zauważyłem, że też próbujecie rozszerzyć grono kandydatek czy też dziewczyn zainteresowanych pracą w obszarach technologicznych, daleko wychodząc poza politechniki, bo zresztą uważam, że to jest świetne działanie. Tak na marginesie powiem ci, że moja córka SQL-a zaczęła się uczyć kilka tygodni temu, bo sama uznała, że jest to pewien element, który może pomóc jej w rozwoju kariery wcale nie programistycznej, tylko właśnie w zakresie zarządzania, marketingu. Uznała, że ten element jest piekielnie ważny. No i co dla niej? To powiedz trochę, jak wy zapraszacie, co to jest Women in Tech? 6 tysięcy osób w grudniu zeszłego roku, no po prostu szczęka opada. No właśnie, myślę, że oczywiście mówimy o problemie niskiego udziału kobiet w technologiach, zwłaszcza na tych wyższych, bardziej menedżerskich stanowiskach. Natomiast jeżeli byśmy poszli w grudniu, właściwie w listopadzie to było, przepraszam, na perspektywę Women in Tech Summit, no to byśmy, że tak powiem, pewnie nam by się zmieniło myślenie, bo byśmy zobaczyli 6 tysięcy kobiet z całego świata, które w tych technologiach już działają albo do tego obszaru wchodzą. Także wszystko jest, powiedziałabym, względne. Natomiast faktycznie jest tak obecnie, że ten obszar technologiczny, nowych technologii, informatyki jest strasznie pociągający. Jest olbrzymia moda na rynku, jest olbrzymia taka świadomość, że jest to, że to są zawody bardzo intratne, to są zawody interesujące, dające możliwość rozwoju. I nie tylko kobiety, może tak powiem przewrotnie, ale też mężczyźni strasznie szturmują te kierunki informatyczne i tą karierę informatyczną. I jest ewidentnie no, to na ciągłej fali wznoszącej, no bo cały świat się digitalizuje. Pandemia to jeszcze, powiedziałabym, stukrotnie przyspieszyła. Także po prostu potrzeba ludzi, specjalistów na różnych poziomach, też na takim poziomie właśnie wyjściowym, co mówisz o swojej córce, że ona po prostu zaczyna rozumieć technologię, niekoniecznie musi je wytwarzać sama, tak? Dokładnie. No jest po prostu wielka i dlatego na pewno ten obszar technologiczny rośnie, a nam chodzi o to, że skoro on jest taki atrakcyjny i taki ważny, no to żeby kobiety tam były godnie obecne. No, tak, no i robimy właśnie takie działania jak perspektywy Women in Tech, ale też szereg innych. Wiesz co, ja tak ci wspomnę o czymś ciekawym, bo jest akurat bardzo na czasie. My mamy też taki program, który się nazywa She's Innovation, czyli taka She is Innovation, taki zlepek. I on polega na tym, że zachęcamy dziewczyny, które i studentki, ale też doktorantki, młode naukowczynie, czy po prostu pasjonatki do tego, żeby tworzyły własne startupy technologiczne. I słuchaj, my to robimy razem z City Foundation, z Kronenbergiem. Mamy w tym sporo doświadczeń i powiem ci, że ja byłam przekonana, że z powodu pandemii, bo ten program ma właśnie finał teraz w maju, że te startupy nie powstaną, tak? No bo trudno zakładać, żeby ktoś w tym całym kryzysie gospodarczym i z tymi perspektywami rynkowymi nagle powoływał spółkę technologiczną.
I słuchaj, i tutaj się bardzo pomyliliśmy. Nie doceniliśmy potencjału naszych wspaniałych dziewczyn, no bo one stworzyły, słuchaj, 10 nowych firm technologicznych teraz w Baju. Także to jest szaleństwo. 10 nowych podmiotów. Jeszcze raz przypomnieć nazwę inicjatywy? Może ktoś się zainteresuje, będzie chciał przeczytać. She's Innovation. 28 maja zainteresowane osoby zapraszam na naszą online-ową galę, która właśnie pokaże te firmy technologiczne stworzone przez dziewczyny, pokaże je same, no bo to są strasznie szalone, ale w tym dobrym sensie odważne kobiety, które po prostu niezależnie od wszystkiego... Czy mężczyzna może się tam zapisać? Tak, oczywiście też wśród naszych mentorów mamy mentorów, którzy będą przemawiać na tej gali. Mamy też na przykład Stefana Batorego z Booksy, który opowie, jak sobie radzić z olbrzymim kryzysem w swoim wspaniałym globalnym startupie. Mamy inne osoby właśnie też płci męskiej, no bo to tak naprawdę nie ma znaczenia. Nam chodzi o to po prostu, żeby zachęcać też kobiety, żeby nie tylko szły do korporacji technologicznych, nie tylko zostawały w nauce, ale też, jeżeli mają do tego potencjał przedsiębiorczy, żeby tworzyły własne rozwiązania. Powiem Ci, że ten przykład w tym sercu pandemii, w tej całej desperacji, w tym całym smutku i strachu, te 10 startupów no, mi dały olbrzymią nadzieję. Wiesz, ja stwierdziłam, że naprawdę przyszłość może nie jest kobietą, ale na pewno jest i kobietą, i mężczyzną. I tutaj się jeszcze będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo działo. No i tak samo z tym naszym perspektywą Women in Tech Summit. Też wiesz, idziemy do przodu. Są nowe wyzwania. Wyzwania, Janku, które ale też opowiadałaś mi, jako... opowiadałaś mi o badaniu a propos Tech Summit. Powiedziałaś, że sprawdzę, 28 maja macie ogłoszenie wyniku badania. Uchyl troszkę rąbka tajemnicy, bo to jest zarówno co do zakres badania, jak i nie wiem, dwie, trzy ciekawe dane, które udało wam się zebrać. Tak, ta nasza gala to jest gala też z podbudową teoretyczno-badawczą, bo my zawsze tak podchodzimy bardzo poważnie do problemów i chcemy rozumieć, z czym pracujemy. Także zbadaliśmy 1000 kobiet w technologiach i zobaczyliśmy, jak przebiegają ich ścieżki przede wszystkim zawodowe. Czyli na przykład, jak one wchodzą do tego obszaru, skąd bierze się ich zainteresowanie tym obszarem w ogóle, to jeszcze na bardzo niskim poziomie, albo skąd się może, że tak powiem, co zakłóca to zainteresowanie. Patrzyliśmy właśnie, jak dokąd one idą, jak awansują, jak zmieniają pracę, jak na to wszystko wpływa ich macierzyństwo, jak one sobie planują swój przyszły rozwój, co jest dla nich ważne, jak one się czują w ogóle w branży technologicznej. No i tutaj dochodzimy trochę do tych 7% kobiet w CIO.net, które jest bardzo symptomatyczne w ogóle dla branży, tak? Że to niski udział, można się zastanawiać. Na pewno tak jak mówisz, na początku jest za mało kobiet, na początku tej drogi i jakby tutaj się musimy starać, żeby było ich więcej od samego początku, zachwycać dziewczynki technologiami i chłopców przy okazji oczywiście od małego, ale potem musimy też dbać, żeby w tej branży one się czuły dobrze. Nie ma polskich badań na ten temat, natomiast są badania różnoświatowe, które pokazują, że kobiety generalnie często opuszczają branżę technologiczną nie tylko z powodu macierzyństwa. Czyli po prostu, że one nie czują się tam do końca na miejscu. No i to nasze badanie trochę to też pokazało. Czyli pokazało, że właściwie połowa kobiet zetknęła się z tak zwanym szklanym sufitem, czyli taką barierą, że ona czuje, że z powodów niemerytorycznych ona nie awansuje dalej, tak? Oczywiście to jest wszystko subiektywne, bo myśmy te kobiety pytali o opinię, natomiast jest to pewien symptom tego, jaka jest atmosfera. One też czują się nie do końca na miejscu, na swojej pozycji, którą zajmują. To się nazywa tak zwany syndrom oszusta. One też często uważają, że mężczyzna, który by wykonywał ich pracę z tymi samymi kwalifikacjami, stażem, zarabiałby więcej. Coś tu jest ewidentnie na rzeczy. No i niestety też, i to jest bardzo przykre, no połowa z nich przyznaje, że słyszała wielokrotnie komentarze negatywne pod kątem kobiet w swoim miejscu pracy, zazwyczaj od kolegów, rzadziej na szczęście od swoich przełożonych, no bo też przełożone w pewnym sensie kształtuje kulturę organizacyjną, więc jeżeli już przełożony, że tak powiem, takie rzeczy robi, no to już jest bardzo źle. Tak by the way dzieje się na uczelniach, że te negatywne komentarze wobec studentek kierunków technicznych i ścisłych idą od wykładowców, a nie od kolegów. To jest bardzo źle i z tym trzeba walczyć. Natomiast w samej branży technologicznej zazwyczaj są to koledzy. No i jeszcze kolejna dana taka niefajna, no to jest, że ogólne komentarze co do kobiet i ich niższej pozycji ogólnie intelektualno-społecznie to jest jedno, ale komentarze takie już personalne pod twoim adresem to jest drugie. No i też niestety połowa z dziewczyn technologicznych takie komentarze słyszy. Więc widzimy, że my jako branża technologiczna, że tak się podepnę, ale przede wszystkim wy jako CIO.net, czyli organizacja, która zrzesza
ludzi, którzy odpowiadają za tą kulturę organizacyjną, którzy mają dużo do powiedzenia, mają dużą odpowiedzialność, no ma dużo do zrobienia tutaj. Trzeba to przemyśleć, trzeba to zbadać, trzeba to zrozumieć, no i trzeba zacząć to zmieniać. Ja myślę, Bianko, że to, co możemy zrobić wspólnie, ja wiesz, że rozmawiamy o tym, przyznam szczerze, że wiele nie zrobiliśmy jeszcze w tym zakresie, ale gotowość jest po obydwu stronach. Wspomniane 7% udziału kobiet, od razu powiem, że w ramach tych 7% są wspaniałe CIO, które, nie będę teraz wymieniał z imienia nazwiska, bo którąś pominę, ale pewna... No, ale Eliza Stawiszki, muszę wspomnieć, naprawdę wspaniała kobieta. Pozdrawiamy Elizę, oczywiście, National Nederlanden. Słuchaj, jest pewna cecha oczywiście tych CIO kobiet w naszej społeczności. Myślę, że znamy je prawie wszystkie w ramach tych 7%. Są wspaniałymi CIO, świetnie zarządzają zespołami, wprowadzają fantastyczną atmosferę współpracy. Myślę, że z tych 93% pozostałych wielu powinno się uczyć i może nawet czasami wstydzić, w jaki sposób nie zarządzają swoimi zespołami. Ja bym poprosił Cię o pewną dyskusję króciutką i może jakieś zadanie byśmy wyznaczyli dla naszych CIOs, bo my nie bardzo możemy pomóc w tym początku lejka, jak to się mówi, czyli tym początku procesu. To jest Twoja domena, robisz wspaniałe rzeczy, dziewczyny na Politechniki, wielki szacunek, respekt, naprawdę. Natomiast one gdzieś później rzeczywiście idą w górę. Jak powiedziałaś, szklany sufit je ogranicza. Ja niestety muszę przyznać w imieniu całej grupy CIO-netu, na poziomie CIO-1 nie jest dobrze. Ja widzę ten poziom dość dokładnie przez różne programy i tam do tego poziomu docierają, tam będzie pewnie też koło 10-7%, bo chyba zrobimy takie badanie w ramach CIO-netu. Powiedz mi, dajmy jakieś zadanie polskim CIO, z tym facetom oczywiście, bo to chociaż tym 7% naszych koleżanek też. Co mamy zrobić, Bianka? Daj nam zadanie, co mamy zrobić w ciągu najbliższych kilku lat, żeby ten szklany sufit rozbić. Tylko nie mów mi proszę 50-50, bo to nie wyjdzie po prostu, to nie wyjdzie. Wiesz co, ja myślę, że dobrym startem jest przede wszystkim rozejrzenie się we własnej organizacji i przede wszystkim policzenie sobie tych kobiet. Bo to jest początek zmiany. Najpierw trzeba mieć świadomość, jaki jest problem, żeby móc zacząć go rozwiązywać. Czyli to, co możemy zmierzyć, to możemy też zmienić, tak? To jest bardzo ważne. Druga rzecz, to już taki bardziej zaawansowany krok, zbadajmy, jak one się czują, tak, w tej naszej sieci. Porozmawiajmy nie tylko z nimi, ale porozmawiajmy też z ich kolegami, co oni tak naprawdę myślą na temat kobiet w technologiach, bo tutaj możemy bardzo dużo ciekawych i nie zawsze pozytywnych rzeczy odkryć. Porozmawiajmy otwarcie, natomiast wydaje mi się, że skoro ta grupa jest taka kluczowa, bym powiedziała, grupa wpływu, może w ramach CIO.net, ta nasza pogadanka no jest jakimś startem na pewno, ale może warto byłoby zrobić taki wykład, jak to wszystko działa, taki oparty na faktach, na danych, na badaniach bardzo poważnych, na głosach eksperckich, jak to wszystko funkcjonuje tak naprawdę, bo z tej dyskusji, którą obserwowaliśmy wczoraj na LinkedIn, właśnie o diversity i o tym, czy 50-50 to jest ten cel, wynika, że nie wszyscy jeszcze są on the same page, jeżeli chodzi w ogóle o przyznanie, że jest jakikolwiek problem, tak? I myślę, że to doprowadzenie do tego, żebyśmy go zdefiniowali, żebyśmy go uznali, to jest ten punkt dojścia pierwszy, taki pierwszy, powiedziałabym, kamień milowy. Myślę, że CIO.net może grać w tym naprawdę taką rolę inspiracyjną. Ja oczywiście, nie tylko ja, bo jest sporo różnych ciekawych organizacji, które się tym zajmują, chętnie Was w tym wesprę, no bo mi strasznie zależy, żeby te dziewczyny, które my w ramach programu IT for She, potem w ramach Akcji Dziewczyn Politechniki i potem w ramach perspektywy Women Tech Summit, że tak powiem, przyciągamy do branży technologicznej, zachęcamy je, pokazujemy im, jakie otwiera perspektywy, żeby one potem, jak trafiają już do tej branży, do tych działów, do tych miejsc, gdzie członkowie CIO.net zarządzają nimi, żeby one się czuły dobrze, żeby one czuły się na miejscu, żeby one się czuły chciane i żeby tam po prostu ich potencjał mógł bez przeszkód się rozwijać. To musi być nasz punkt dojścia. Świetna inicjatywa. Myślę, że mamy od razu wykładowcę tego wykładu. Przekujemy to w czyn, obiecuję Ci to, naprawdę. Tu publicznie w tej chwili coś z tym zrobimy. Myślę, że ten pomysł liczbowego najpierw badania po stronie tego, co CIO.netem nazywamy, czyli jednak mocniej IT, chociaż jak wiesz, pewnie my też realizujemy
inicjatywy inne, Digital Excellence, wychodzimy w świat digital. Natomiast rzeczywiście zrobimy takie działanie. Dzięki za inspirację. Nam jest po prostu czasami przykro, tak jak wczoraj widziałaś na LinkedInie. Staramy się, wyciągamy dziewczyny także do eventów i inicjatyw CEUnetu. Z 7% bardzo trudno zbudować później panel 50-50, ale składam deklarację, staramy się bardzo. Cieszymy się, że mamy współpracę. Bianko, wielkie dzięki za tą rozmowę i zadanie, które nam dałaś. No powiem tak, które daje nadzieję. W tym naszym badaniu wyszło, że jeżeli kobiet, im kobiet jest więcej w danej organizacji, tym te seksistowskie różne sytuacje rzadziej mają miejsce. Czyli jest pewna krytyczna masa kobiet, to nie jest niekoniecznie 50%, która zmienia tą kulturę. Więc jeżeli do tego dojdziemy, to też ta zmiana będzie, że tak powiem, naturalna i łatwa. A ja się strasznie cieszę, powiem może to teraz tak trochę niezręcznie, ale że ta pandemia jest, bo ta pandemia też dała nam czas i miejsce na to, żebyśmy, że tak powiem, doszli do tego momentu, że w końcu to żeśmy zwerbalizowali. Dziękuję Ci za tą deklarację, dziękuję Ci też za zaproszenie bardzo, no i róbmy to. No jeszcze Bianko, z naszej strony, Ty znasz trochę nasz zespół, na 15 osób, 12 osób to dziewczyny. Na czele stoi Ania Kosmala, którą pozdrawiam i moje dwie koleżanki Martynę i Kasię, które ten program realizowały. Wielkie, wielkie dzięki. A jutro zapraszam wszystkich znowu o 8:30, znowu ze mną. Facet na antenie. Karol Mazurek z Accenture i bardzo bieżące tematy digitalizacyjne, chmurowe. Bardzo ciekawa rozmowa. Jeszcze raz wszystkim dziękuję i do usłyszenia jutro.